Nasza dzisiejsza gwiazda to rodowita tarnowianka. Jako osoba niezmiennie młoda doskonale pamięta smaki dzieciństwa. Pierogi ruskie z miętą mamy i kolorowe kanapki taty. W pamięci pozostały też rodzinne niedzielne obiady. Prawdziwy makaron, który mama kroiła na ogromnej stolnicy oraz odgłos tłuczenia schabowych. Pierwsze zobowiązujące danie przygotowała na Wigilię u teściów. Barszcz gotowany pół dnia przyprawiła zbyt suto pieprzem. Jak na Wigilię przystało, wszyscy mieli łzy w oczach. Rezultat był taki, że zapas kompotu z suszu skończył się w 15 minut. Pytana zdrowo czy smacznie mówi: po pierwsze smacznie, po drugie pięknie, po trzecie z bliskimi osobami, a po setne zdrowo. Popisowe danie to toskańska zupa pomidorowa z grzankami, której za chwilę Państwo skosztujecie. Proszę Państwa, Anna Podkościelna-Cys. Tarnowianie gotują w hotelu Tarnowia po raz 10, jeśli dobrze liczę, ale po raz drugi lub trzeci piękniejsza część Tarnowia, mało, powiedziałbym, że w ogóle piękniejsza część Małopolski, Polski, Europy i świata. Gdyby Skaldowie dzisiaj pisali piosenkę o przepięknej wiolonczelistce, to nie wątpili o naszej dzisiejszej gwieździe, która oczywiście tą wiolonczelistką jest. Witam Cię bardzo serdecznie, Aniu. Witam serdecznie, Ania, witam Państwa. Ania Podkościelna-Cys. Przeczłowiek orkiestra, kwartety, orkiestry kameralne, centra Paderewskiego, Tarnów, Kąśla Dolna, ile dobrze spamiętałem, ale przede wszystkim niebywale skuteczna i fenomenalna dyrygentka gospel. Tyle tytułem wstępu może być? Tak, tak, jest wystarczająco, Pani? Jest absolutnie wystarczająco. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj będzie wobec tego śpiewająco, bo skoro mamy dyrygentkę, to właśnie ja powinienem robić, a Ania dyrygować, ale trzymajmy się starych konwencji. Aniu, co zrobisz dzisiaj, powiedz? No, dzisiaj zrobię taką super szybką zupkę pomidorową, toskańską zupę pomidorową. To jest danie, no nie ukrywam, którego głównym atutem, mam nadzieję, że oprócz smaku, jest szybkość wykonania. Ja jestem, oprócz tych wszystkich rzeczy, które zostały wymienione, jestem mamą dwóch córeczek, które mają 7 i 5 lat i właściwie chodzi mi o to, że jak wpadam do domu na chwilkę, to muszę szybko coś ugotować. To maksymalnie 20 minut i to jest właśnie taka zupa. Czyli zaleta szybkość i liczymy na to, że smak to już zostanie zweryfikowany, także to dokładnie. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Dobrze, powiedz, jakie składniki są potrzebne do tej zupy? Zaczynamy od podsmażenia czosnku, czyli czosnek, oliwa, pomidory, dwie puszki pomidorów, dwie kule mozzarelli, rosół, dobry rosół. A tutaj już gotowy i ja liczę na jakby inwencję Państwa. Każdy ten rosół przyrządza w inny sposób i przyprawy, sól, pieprz, odrobinkę czosnku też takiego granulowanego, oregano, bazylia. W sezonie mogą być świeże pomidory, czy lepiej mimo wszystko robić z... Mój przepis jest taki, że robię z puszkowanych, czy to jest sezon, czyli lato, czy zima, to używam puszkowanych pomidorów. Dobrze, to znamy już motywy, dlaczego ta zupa. Skosztujemy, jak będzie smakować, wiemy z czego będzie zrobiona. Powiedz jeszcze, jak się ją robi. Zaczyna się od oliwy, oleju na patelni, czosnek. Z praski, wyciśnięte z praski, podsmaża się go chwilkę i wtedy pomidory, jeśli są całe z puszki, to trzeba je troszkę pokroić i na patelnię przesmażyć, odrobinkę soli i potem jak już one tak troszkę dojdą i nabiorą dobrego smaku czosnku, przelewamy je do jakiegoś naczynia, w którym będziemy blendować, blendujemy, zblendowane z powrotem do garnka i uzupełniamy rosołkiem. I to chwilkę musi nam pobulgotać. Zestawiamy z kuchni, trzemy mozzarellę i jeśli ona dobrze rozpuści się, jeśli jest jeszcze dobrze ciepła zupa, to zostawiamy i ona się tam nam pięknie rozpływa w środku. Jeśli nie, to jeszcze raz blendujemy, żeby był dobry kremik i doprawiamy na końcu. To, co najważniejsze, właściwie już za nami, a dokładnie rzecz biorąc za Anią, która tu śpiewająco zrobiła nam tę toskańską zupę. Ania, z tego, co widziałem i o czym zapomnieliśmy wspomnieć, dodawałaś troszkę cukru? Tak, tak. To jest składnik, o którym zapomniałam powiedzieć na początku. Jest jeszcze szczypta cukru dla złamania smaku pomidorów w ogóle. Ja uważam, że pomidory lubią cukier. Tak jest. To czuć jak pomidor lubiący cukier. I właściwie teraz końcóweczka, czyli jak taki garnitur, to z czym podajemy tą zupę, czyli co robisz? Grzaneczki. Grzaneczki, które będą ziołowe, będą z dodatkiem szczypty czosnku znowu, ale nie za dużo, bazylii i oregano. Na oliwie z oliwek, na patelni. Tak, dokładnie. Doprawiasz już na patelni. Tak, doprawiam na patelni. Biorąc pod uwagę, że to końcówka, to ja czekam na sali restauracyjnej, na to pyszne danie. Zapraszam. Proszę Państwa, obok mnie prześliczna wiolonczelistka, przede mną talerz
fenomenalnie pachnącej zupy. Państwo pozwólcie, że ja się zaposiłkuję kartką, ponieważ to jest najdłuższa nazwa dania, jakie kiedykolwiek słyszałem i widziałem. Otóż toskańska pomidorowa z grzankami czosnkowymi, czyli szybkie i smaczne danie żony, matki, wiolonczelistki i dyrygenta w jednym. Pani tak, Aniu, czy to się zgadza? Zgadza się, to jest właśnie ta potrawa. Bardzo serdecznie dziękuję z dwóch względów. Po pierwsze za to, że mamy potrawę z najdłuższą nazwą na świecie, a po drugie jest pani pierwszą osobą, która z nami gotuje i która zrobiła zupę. Bardzo, bardzo dobrze i myślę, że zaraz sprawdzimy w ogóle, jak ona smakuje. Życzę smacznego. Ja nie odmówię sobie, żeby jej skosztować, bo pachnie świetnie. Ma głęboką, taką fajną, ziarnistą strukturę. Nie jest zmiksowana. Tak, to jest wyjątkowe, to jest taki wyjątkowy krem. Nie jest wyjątkowy krem. Troszkę grzanek nie zaszkodzi. Zupa jest pyszna. Proszę mi powiedzieć, znaczy powiedz mi, Aniu, skąd w ogóle ten przepis? Mówiłaś, że dlatego, że szybko, ale gdzieś się zainspirowałaś tym przepisem. Tak, w ogóle to jest moja duża miłość, wielka miłość do Toskanii, do gotowania w stylu włoskiej mamy. I to jest moje takie marzenie na przyszłość, żebym miała tyle czasu, żebym mogła podejmować moich przyjaciół, moją rodzinę, tymi wielodaniowymi potrawami, jak to w Toskanii, które mama przygotowuje dla wszystkich przez wiele godzin i ten posiłek trwa i trwa. Na razie zaczynam od takiej krótkiej i szybkiej zupy, no ale trzeba mieć marzenie. Mam nadzieję, że kiedyś to również się spełni. To wtedy Cię na pewno zaprosimy na kolejne gotowanie już w takim klasycznym stylu Mamma Mia. Na razie bardzo Ci dziękuję przede wszystkim za to, że znalazłaś czas i że zaglądałaś do nas, bo wiem, że jesteś zabiegana. To prawda. Z nazwy tej potrawy to już wynika. Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze serdecznie. Pyszne jedzenie. Mam nadzieję, że Państwu będzie smakowało. Za chwilę to przecież skosztujecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.